Badaszewskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czemu wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Dzisiaj opowiem Wam trochę nietypowo, bo inwestycji, która jest planowana bardzo odlegle. Natomiast, co warto to podkreślić, to jest to Plac Unii Lubelskiej, o którym Wam oczywiście powiem. I nie jest to rondo. Jest aktualnie rondem, ale zazwyczaj i przez ostatnie kilkanaście lat nie było rondem. Co warto podkreślić, to zdjęcia są z sierpnia 2022, więc nie są najbardziej aktualnie. Aktualnie całkowicie przejazd przez środek tego placu jest zamknięty, ruch tramwajowy wyłączony i sygnalizacja świetlna również wyłączona, dzięki czemu faktycznie ten plac stał się rondem, ale normalnie jest to tylko skrzyżowanie z sygnalizacją świetną. Natomiast historia tego miejsca jest naprawdę ciekawa, bo w 1770 roku pojawił się tutaj na mapie Warszawy jako najdalej wysunięty na południe okrągły plac zaprojektowany w ramach tak zwanego założenia Ujazdowskiego. Co ciekawe, w 1816 roku i 1818 te dwa budynki małe, które się znajdują bezpośrednio obok Placu Unii Lubelskiej, tam przy środku pomiędzy po jednej stronie to torowiska tramwajowego, drugi po drugiej, te mniejsze obiekty, to są rogatki, które powstały właśnie w tych latach, czyli 1816-1818. Dalej, co mogę Wam powiedzieć ciekawego? To jest na pewno ciekawy element. 1881 rok. Z placu na Modanów poprowadzono pierwszą linię tramwaju konnego, a w 1908 roku tę linię zelektryfikowano. Na rondzie powstała wtedy pętla tramwajowa i ona się tutaj utrzymywała przez większość istnienia placu. To co mamy aktualnie, przejazd przez środek ronda dla tramwajów warszawskich, jest to całkowicie nowa rzecz, jeżeli chodzi o tak długą i rozległą historię tego placu. Ponieważ na pewno jesteście ciekawi, czemu ten plac się tak nazywa. Ta nazwa została tutaj nadana w 1919 roku, czyli stosunkowo niedawno, biorąc pod uwagę, kiedy powstał. I powstała wtedy tutaj ta nazwa, ponieważ 350 lat wcześniej została zawarta Unia Lubelska i z tej okazji taka właśnie była nazwa. Pierwotnie ten plac nazywał się, co prawda, trochę inaczej, a dokładnie Rondem Mokotowskim, gdzie po prostu obok była wieś Mokotów. Wieś, nie dzielnica. Co warto podkreślić, no to oczywiście plac się tutaj dalej rozwijał. W 1892 roku w pobliżu placu od strony ulicy Chocimskiej uruchomiono stację wąskotorowej kolejki dojazdowej, kolejki Wilanowskiej, a dopiero w 1898 roku na popołudniowej, niowo-zachodniej stronie placu powstała stacja kolejki Grójeckiej. Dalej oczywiście później, na początku XX wieku, zaczęły się tutaj pojawiać wysokie budynki, zabudowa na 6-8 pięter, takie kamienice, które teraz widzimy. Większość z tych kamienic przetrwała wojnę, jak na przykład budynek Bagatela 15, który faktycznie przetrwał II wojnę światową. No i oczywiście w trakcie wojny światowej tutaj również było dosyć dużo zmiany, jeżeli chodzi o układ, dużo walk, także to zawsze tak to wyglądało. Natomiast zanim była wojna, to jeszcze stąd zniknęła kolejka Grójecka, bo w 1935 roku stację kolejki Grójeckiej przeniesiono na południe, w pobliżu skrzyżowania ulicą Pławską z ulicą Odyńca, natomiast w 1938 roku na dworzec południowy. Dalej idąc, to jest ciekawy element, który za chwilę zobaczycie na filmie, wam powiem mniej więcej w tym momencie. W 1936 roku przy placu pod adresem ulica Polna 1 zniesiono budynek Komendy Straży Ogniowej, niepożarnej, w którym mieściła się także trzeci oddział straży, przeniesiony tutaj z Nowego Światu 6. Obecnie w budynku mieści się Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej i często ich tutaj słychać, jak wyjeżdżają. Dalej idąc, pewnie dokładnie wiecie, że tutaj jakiś czas temu jeszcze był pomnik lotnika. On teraz jest całkowicie przeniesiony, ale faktycznie to jest też element, o którym muszę powiedzieć, że tutaj się znajdował. Natomiast w 1946 roku uruchomiono tutaj linię trolejbusową z placu do dworca Gdańskiego. Także trolejbusy tutaj również jeździły. No oczywiście już ich aktualnie nie ma. Kolejno w 1962 roku przy placu, w miejscu dawnej kadencowej stacji kolejki Grójeckiej, wzniesiono pawilon Supersam. I właśnie teraz widzimy nowy budynek, który w tym miejscu się pojawił. Miał się wkomponować w krajobraz
czy się wkomponował, możecie sami stwierdzić. Jest to Plac Unii, tak się aktualnie nazywa, ta galeria handlowa. Jest to budynek biurowo-handlowy, który powstał w latach 2010-2013, a super sam został wyburzony w 2006 roku. Kolejno w 1934 roku zakończono przebudowę węzła komunikacyjnego na placu. Ruch tramwajowy został skierowany przez środek ronda, a ruch kołowy wokół ronda został skierowany. Teraz budynek, który widzicie na wprost, tu właśnie się znajduje Straż Pożarna i stacja benzynowa, jedna z najbardziej w centrum miasta, jako też taką ciekawostkę. I tutaj też najwięcej, duża część konferencji prasowych Sejmu, jak przyjeżdżają politycy, to właśnie w tym miejscu jest organizowana. Natomiast wracając bezpośrednio jeszcze tutaj do przebudowy, która tutaj miała miejsce w 1964 roku, ruch kołowy został pokierowany dookoła ronda, tak jak to teraz wygląda. W 1965 roku założenie urbanistyczne placu zostało wpisane do rejestru zabytków. W 1999 roku, w 430 rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej, na ścianie narożnika kamienicy przy ulicy Bagatela 15 została odsłonięta tablica w związku z tą uroczystością i tym upamiętnieniem i, co najciekawsze, została ufanadowana przez społeczność Lublina. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem tą historią tego placu. No i co przez tak długą historię i tak duży element chciałem Wam powiedzieć o tym miejscu. Chodzi mi o to, że to jest jedno z tych miejsc Warszawy, które jest zapomniane, jeżeli chodzi o władze miasta. Ponieważ owszem, przyjadą na konferencję, pokażą, że są ceny paliwa drogie, tanie, no w zależności od tego, co kto potrzebuje. Natomiast sam układ tego miejsca potrzebuje przebudowy, ponieważ mamy tutaj, już pomijając to, że kiedyś tutaj były miejsca parkingowe, ostatnio zostały całkowicie wygrodzone. Miejsca niby przeznaczone na ogródki tutaj do pobliskich lokali gastronomicznych. Czy tak się stało? Możecie sami przyjechać i zobaczyć. Nie do koniecznie. A w innych miejscach jest naprawdę tutaj dużo miejsca na nowe drzewa. Już nie wspominając o tym, że tutaj się łączą dwie drogi rowerowe, które całkowicie nie mają przejazdu przez to miejsce i też potrzebują właśnie takiego połączenia. Kiedy to się stanie, nie wiemy. Na informacje na temat przebudowy placu, którą jakiś czas temu wysłałem do ZDM-u, właśnie w sierpniu, dostałem informację, iż nie są prowadzone aktualnie prace przygotowawcze do przebudowy tego miejsca, ale tak, więc to nie jest element nowego centrum Warszawy, może na kolejną kadencję, kto wie, jeżeli będą jakieś tutaj zmiany. Natomiast co warto podkreślić, to jest to, jak to by wyglądało. I teraz zerknijcie na ten schemat. To są konsultacje społeczne, w ramach tutaj oczywiście Zielonej Warszawy i tak dalej. Możecie zobaczyć ulicę Marszałkowską, oczywiście całkowicie z zielonym torowiskiem. Tutaj mamy też Plac Zbawiciela, który też by został zmieniony na bardziej zielony niż aktualnie jest. I ten wykreskowany rejon to jest ścieżka rowerowa planowana, która w tym miejscu by się znajdowała. To jest według mnie coś bardzo potrzebnego. Jeżeli to jest kontrpas, a najprawdopodobniej tak, to też by to była duża zaleta, bo w tym miejscu na wzdłuż właśnie Marszałkowskiej bardzo brakuje takiego łącznika, już nie mówiąc o tym, że na Puławskiej brakuje drogi rowerowej. A tu jest sam plac. Tak by wyglądał. Dookoła całego placu droga rowerowa, na środku mnóstwo zieleni. Tu jeszcze parę wizualizacji, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj również był pomysł po prostu przywrócenia pomnika lotnika, żeby faktycznie tutaj wrócił. I to też jest według mnie bardzo dobre podejście, żeby faktycznie wróciło tutaj to, co było kiedyś. Tu mamy ten mniej więcej podział, jak to by wyglądało. Także tak, Plac Unii Lubelskiej. Miejsce zapomniane trochę przez aktualnie rządzących pod przebudowę. No teraz oczywiście coś się zmieniło. No, wiemy doskonale, że tutaj jest budowany tramwaj do Wilanowa, więc w teorii jakieś prace są robione, ale już nie wspominając o tym torowisku, które tutaj widzicie, ono naprawdę w tym miejscu by się przydało zielone, bo tutaj tej zieleni w tych miejscach, zwłaszcza na Marszałkowskiej, mamy drzewa, ale trawy tu właściwie nie uświadczymy żadnej, a takie zielone torowisko, tutaj gdzie faktycznie karetki nie przejadą zbytnio po tym torowisku, bo jest dosyć mocno podniesione względem Marszałkowskiej, byłoby dużą zaletą, także mam nadzieję, że to się zmieni. Nie wiemy tylko niestety. Kiedy? To by było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jeśli chcecie
mnie tutaj wspierać, też zapraszam do wspierania coraz więcej Westerowi, wtedy macie bezpośrednio na żywo możliwość obejrzenia moich materiałów mniejsza z tym, czyli podsumowanie najważniejszych newsów z Warszawy, głównie komunikacyjnych. No i tak to wygląda, cały plac Unii Lubelskiej, no i tam jeszcze oczywiście z działającym torowiskiem tramwajowym. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że na tym torowisku był nagrywany, no już parę ładnych lat temu, a wizynosz po zaprawę nawet Rillo. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!